Z dniem 1 stycznia 2013 roku nastąpi formalna likwidacja posterunku policji w Nowej Wsi Lęborskiej. Natomiast posterunek przestanie funkcjonować w swojej dotychczasowej siedzibie już od 21 grudnia bieżącego roku. Dlaczego została podjęta taka decyzja, wyjaśnił nam rzecznik lęborskiej policji. Decyzję o likwidacji posterunku w Nowej Wsi Lęborskiej komendant podjął z paru przyczyn. Jedną z nich była poprawa stanu bezpieczeństwa w całym powiecie lęborskim. Ten posterunek nie był całodobowym. W tej chwili po zmianach będzie możliwa obsługa wszystkich interesantów w systemie całodobowym. Kolejnym z powodów była decyzja wydana przez sanepid MSWiA, który wyznaczył czas na usunięcie usterek związanych ze stanem sanitarno-higienicznym w tym właśnie budynku. Te zmiany i poprawa tego stanu w istniejącym budynku byłaby bezsensowna z uwagi na koszty. Dlatego też wójt gminy w Nowej Wsi razem z Komendą Wojewódzką podpisali umowę, w wyniku której miał być budynek przeniesiony do innego, cały budynek posterunku miał być przeniesiony w inne miejsce. I nie doszło to jednak do skutku, w związku z tym z 1 stycznia posterunek zostaje zamknięty. Lista zaleceń sanepidu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, która przyczyniła się do takiej, a nie innej decyzji, była długa i dotyczyła. Między innymi sposób przyjmowania interesantów, brak odpowiedniej ilości pomieszczeń, brak pomieszczeń dla kobiet do przebierania się, policjantek, jak również sposób przyjmowania interesantów. No, urągał i dawał antyreklamę policji, jak również no, gminie. Dlatego to są jedne z powodów, które nie można było zainwestować tutaj w remont. My byliśmy zobligowani do tego, żeby te usterki usunąć, a w związku z tym, że tego się nie dało zrobić w tym budynku, taka decyzja komendanta. W planach wójta gminy Nowej Wsi Lęborskiej była budowa nowego posterunku. Trzeba było jednak podjąć decyzję, co jest priorytetem, a co może poczekać. Nie stać nas na dzień dzisiejszy, żeby budować. Mieliśmy budować faktycznie ten komisariat, ale dzisiaj no to przecież radni muszą podjąć decyzję. Czy budować komisariat, załóżmy bardzo szybko, czy przeznaczyć na oświatę, służbę zdrowia, gdzie remontujemy ośrodek zdrowia i kupujemy aparaturę EKG, wszystkie rzeczy, na przykład to, co jest potrzebne w ośrodku zdrowia, robimy tak zwaną modernizację ośrodku, więc trzeba wybrać to, co jest ważniejsze. Uważamy, że oświata, przedszkola, szkoły czy i służba zdrowia jest na dzień dzisiejszy ważniejszy. Mimo takiego toku zdarzeń władze gminy Nowej Wsi Lęborskiej zapewniają, że teren pod budową posterunku jest, tylko na chwilę obecną są to zbyt wysokie koszta wykonania przedsięwzięcia. My mamy już działkę naprzeciwko urzędu, teren jest uzbrojony, mamy dokumenty, pozwolenie. Oczywiście kosztorys jest w granicach, jakby naszym zakładem budować, to jest w granicach 800 do miliona złotych. Nie stać nas na dzień dzisiejszy, żeby budować. Komendant powiatowy policji w Lęborku w piśmie do mieszkańców z dnia 11 grudnia zapewnił, że w nowej strukturze organizacyjnej pomoc policji zostanie dostarczana w dalszym ciągu. Dotychczasowe zadanie posterunku policji w Nowej Wsi Lęborskiej przejmą funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku. Dla mieszkańców nie będzie to zbyt duże utrudnienie. Od kilku lat odnotowaliśmy, że ilość osób zgłaszających się bezpośrednio do posterunku w Nowej Wsi coraz bardziej się zmniejsza. Tutaj najczęściej odwiedzali to mieszkańcy samej gminy Nowa Wieś, natomiast wszystkich innych miejscowości, które znajdują się na terenie przyległym do Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, i tak zjawiały się u nas, do nas dzwoniły na numer 112, tam numer 112 i 997 był odbierany. Komenda Powiatowa Policji w Lęborku jest usytuowana w centrum gminy Nowa Wieś. Wszystkie miejscowości naokoło należą do gminy Nowa Wieś i ci mieszkańcy w tej chwili, oczywiście z pominięciem tutaj samej miejscowości, będą mieli w celu załatwienia interwencji bliżej i łatwiej. I na pewno nie zostaną bez pomocy, na pewno nie zmniejszy to bezpieczeństwa na terenie gminy, dlatego że ci dzielnicowi, którzy byli tutaj na terenie, dalej pozostają, będą tylko oni dojeżdżali do swoich miejsc, do swoich rejonów z Lęborka. Tak samo służby patrolowe będą tak samo na terenie Nowej Wsi, tak jak były dotychczas, zmieni się jedynie miejsce zakwaterowania policjantów. Wójt gminy Nowa Wieś Lęborska zapewnia, że będzie bacznie się przyglądał pracy policji. My przypominamy, że w sprawach niecierpiących zwłoki należy się kontaktować z oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Lęborku pod numerem telefonu 997 lub 112.